No dobra, to zobacz, czy tam jest teraz z tym dźwiękiem ok. Dobrze, jesteśmy gotowi, próba. Nie, już jest. Drogi kochany. Słucham cię, skarbie. Dobry wieczór Państwu, witamy w... Teraz rozbity jestem. Po tych wyznaniach miłosnych i nie mogę się pozbierać. Dobry wieczór Państwu, witamy na kolejnym remanencie tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Puternicki, autor Tryptyku Gdańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam Ciebie. Krzysztofie, porozmawiamy sobie troszkę o Twoim dokumencie, ale troszkę potem. Mieszkasz we Wrzeszczu, właściwie Twoje pole rażenia to jest Wrzeszcz. I powiedz mi, to jest droga dzielnica czy czytania? Droga mojemu sercu na pewno, aczkolwiek też w wymiarze takim finansowym na pewno coraz droższa. Tak. Czyli tam są sklepy, które są na jakimś poziomie i właściwie chyba ten teren jest dosyć drogi. Zresztą cały Gdańsk jest drogi. Cały Gdańsk jest drogi, myślę. No, widzimy chociażby ostatnie raporty, jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy, które szybują w pandemii najbardziej w historii. Jeszcze nie mieliśmy takiego roku z takim przyrostem ceny za metr kwadratowy. No chyba chcą się wszyscy odkuć po prostu po tym roku posuchy. No tak, ale też pamiętajmy, że jest zjawisko popytu i podaży, tak, o którym nie możemy zapominać. Jasne. To jest też istotne. Ja pytam nie bez powodu, ponieważ i tutaj kolejny raz chyba trzeba będzie pozdrowić Janusza Ha, który śledzi wszystkie takie akcje miejskie. Bardzo mi się podoba w ogóle ten profil. I z czystym sercem go zareklamuję, to też go chyba znasz. Znaczy ja, Janusz Ha przede wszystkim nie porywa w taki sposób romantyczny, no niesamowity. To jest bohater romantyczny, to jest człowiek. Miałem okazję rozmawiać z nim osobiście i to jest człowiek, który jest tak naprawdę spoza jakiegokolwiek układu dziennikarskiego, rodzinnego, czy jakiegokolwiek innego. To jest młody człowiek, który po prostu wraca z pracy i myśli. W trakcie myślenia dochodzi do wniosku, że coś tutaj jest nie tak i sam zaczyna szukać prawdy. I na tym polega właśnie piękno Janusza Ha, że jest człowiekiem autentycznym, poszukującym prawdy i bardzo sprawnym, wykonującym niesamowicie dużo pracy na rzecz uświadamiania nas o prawdzie, która się toczy w Gdańsku w sposób alternatywny. Moim zdaniem to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie się dzieją takie rzeczy, które się dzieją. Czyli to jest taki człowiek przebudzony. Robin Hood, Superman, tak? Bohater nocny. Ty masz to szczęście, że go widziałeś, to pewno będą się ciebie pytać też inni, jak on nie wygląda, kto to jest. Nie widziałem Janusza Ha, nie widziałem, miałem okazję z nim rozmawiać przez telefon, przez komunikatory. Bo różne domysły krążą po tak, mieście, kto to jest. Najbardziej mi się podobał domysł, że to jesteś ty. Tak, ja w pewnym momencie też uwierzyłem, że to jestem ja. No. Po prostu stwierdziłem... Przepraszam, że o tym wspominam w ogóle, że miałeś ochotę... Nie. Dalej, żeby to... Nie, rzecznik pani prezydent, pan Stencel mówił, że to ja jestem na Twitterze. Tak, mówił. Tak, napisał. Tak, mówił, że wreszcie się ujawnił Janusz Ha i to jest... To masz bardzo duże szczęście, ponieważ ja piszę do pana Daniela i niestety mi nie odpisuje. A może miał dobry humor i odpisał. No tak. Najlepsze było to, że na drugi dzień go spotkałem i... stwierdził, że chyba jednak nie jestem Januszem Ha. Ale o co mi chodzi w tym wszystkim? No chodzi mi o to, że europosłanka Magdalena Adamowicz wynajęła od miasta bardzo atrakcyjny lokal przy głównej ulicy za bardzo atrakcyjną cenę. Nie jest to cena rynkowa, nawet nie jest to cena, jest to 50% stawki bazowej tej ceny, jest to 14,45 groszy za metr kwadratowy. Nie wiem, mnie to troszkę bulwersuje. Ja rozumiem, że miasto może wynajmować organizacjom społecznym, politykom, organizacjom politycznym lokale po atrakcyjnej cenie, ale to chyba jest przesada, bo to jest centrum miasta i
i nie ma chyba takiej potrzeby, aby to biuro właśnie było w tym miejscu. Znaczy, zacznijmy w ogóle od tego, że Gdańsk Wrzesz jest stricte dzielnicą handlową. W związku z czym w ogóle zastanawia mnie, dlaczego akurat we Wrzeszczu. No ale może tak pani Magdalena chciała, może po prostu miasto nie dysponowało innym lokalem i tutaj też trzeba racjonalnie na to się spojrzeć. No, aczkolwiek już sama cena budzi bardzo duże wątpliwości, no bo przecież pamiętajmy też o tym, że taka zniżka jest jakby no niezasadna. Dlaczego miasto ma nie zarabiać na środkach z Unii Europejskiej? Przypomnę, że kwota dotacji biura europosła jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku posła. To jest około 20 tysięcy chyba, tak? Tak, posłowie polscy mają bodajże 12,5 tysiąca ryczałtu na prowadzenie całego biura, a pani Magdalena Adamowicz, która posiada swoje biuro wyposażone w pełni w Brukseli, ma prawo do swojego biura tutaj, no i na koszty prowadzenia tego biura co miesiąc pobiera dietę zryczałtowaną. Tak. Zryczałtowaną dietę w wysokości ponad 20 tysięcy złotych, w związku z czym no, to jest dla mnie też bardzo dziwne, dlaczego Magdalena Adamowicz nie sama z siebie nie chciała zaapelować o to, żeby miejsce, skąd pochodzi, było zasilane właśnie takimi pieniędzmi zgodnie z prawem. No i to budzi moje wielkie wątpliwości, aczkolwiek czy zdziwienie. Czy pani Magdalena nie chce dzielić się dobrem? Nie. Miasto Gdańsk. O, tak. Miasto Gdańsk się dzieli dobrem. Co jeszcze ciekawsze, dokładnie około 10 metrów, znaczy nie dokładnie koło, tylko 10 metrów obok, był również lokal do wynajęcia i tutaj jakiś przedsiębiorca ten lokal wynajął, wygrał przetarg i płaci za metr kwadratowy. Ja przypomnę jeszcze raz, pani Magdalena Adamowicz płaci 14 zł 45 groszy za metr kwadratowy. Natomiast ten przedsiębiorca płaci 51,20 groszy za metr kwadratowy. No ja się kompletnie nie dziwię takim decyzjom miasta, ponieważ to jest irracjonalność. To jest irracjonalność, żeby ludzi, którzy płacą tutaj podatki, mordować wysokimi czynszami, a ludzi, których stać na to, żeby ze środków unijnych zasilić kasę miejską. To jest kolejny przykład irracjonalności miasta, którego takich przypadków mieliśmy już bardzo wiele w historii, że wspiera się właśnie tego rodzaju osoby, a miejscowym, tak, miejscowych przedsiębiorców praktycznie w ogóle się na nie wspiera albo w znikomy sposób. Ja przypomnę tylko jeszcze jedną sprawę. No, miasto przed laty zanieżającego prezydenta Adamowicza przekazało za 20 mieszkań przy obwodnicy, przy wysypisku śmieci prawie hektar Parku Oliwskiego deweloperowi Dorako. Deweloper tam postawił pomnik. A tak, ale dookoła pomnika przypomnę, że stoją budynki biurowe, które są wynajmowane za grubą kasę. No ale tak, jak ktoś weźmie i przyjrzy się strukturze firmy Dorako, to bardzo łatwo na stronie można zobaczyć, że te podatki są płacone nie w Polsce, tylko na Cyprze. W związku z czym jest to dobra firma zoptymalizowana. Zoptymalizowana firma. Tak, i myślę, że pani Adamowicz też jest zoptymalizowaną kobietą, która właśnie zoptymalizuje sobie te wydatki w swoim rodzinnym mieście. Gdańsk, strefa prestiżu. A to myślisz, że tam jest druga strefa prestiżu? Nie, ja odczytuję coraz bardziej jakby podtekst nazwy portalu Gdańsk, strefa prestiżu. Dzięki prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi ta nazwa powstała, ponieważ on tak nazywał pewną część miasta Gdańska. I właściwie rozszerza się. Tak, rozszerza się. No jeszcze chciałbym tylko dodać, że to właśnie dzięki tym przedsiębiorcom Gdańsk zarabia pieniądze w budżecie,
I prócz za wynajem, to jeszcze prawdopodobnie ten człowiek płaci podatek w Gdańsku. Więc tym bardziej chyba tacy ludzie powinni być cenni dla miasta. Oczywiście. Na nich, na nas stoi tak naprawdę to miasto. I to, co mnie od lat między innymi bardzo boli, to jest to, że przez cały czas władze Gdańska odwołują się do środków unijnych, do własnych sukcesów, a nikt na nie patrzy się na to, że tak naprawdę to ludzie, którzy mieszkają w Gdańsku, tworzą poprzez swoje aktywności. Nie można zaprzeczyć, jak najbardziej miasto się rozbudowuje, jakby, tak, deweloperzy są ważni. Tutaj w ogóle no, nie mamy co do tego wątpliwości, tylko że no, irracjonalność postępowania polega na tym, że nam się wmawia, że to jest sukces, a nikt się nie zastanowi nad tym, że miasto mogłoby o wiele skuteczniej i o wiele szybciej się rozwijać w pozytywny sposób, uwzględniający w demokratyczny sposób większość. Niż się rozwija na chwilę obecną, bo na chwilę obecną to nie jest demokratyczny sposób, tylko to jest sposób, który jest właściwy właśnie republice deweloperów. Taki oligarchiczny bardziej. Tak, dokładnie. Miasto się rozbudowuje i razem z miastem przychodzą takie atrakcje jak hulajnogi. Powiedz mi, potknąłeś się kiedyś o hulajnogę w mieście? Tak, potknąłem się na niejednokrotnie. Widziałem hulajnogi, które pływają w Mutławie. Ale one nie pływają, one już się topią, też widziałem. No tak. Faktycznie są zbyt ciężkie, bo tam są te ciężkie ogniwa. No i też są trujące, toksyczne. No są to toksyczne, o tym no nie mówimy, bo to jest eko wszystko. Jasne, no, wszystko jest eko. Ale chciałem zapytać o to, 20 maja weszły nowe rozporządzenia, które jakby części regulują i cywilizują ruch hulajnóg. Uważasz, że to coś zmieni? Bo tam mamy takie rzeczy, czyli zmniejszono prędkość, między innymi zmniejszono prędkość hulajnóg do 20 km. Prócz tego miasta podpisują też indywidualne porozumienia z operatorami tych całych zestawów hulajnóg, tych całych systemów. Podpisało takie porozumienie, aby zmniejszyć tą prędkość do 12 km, a w pasie nadmorskim i w mieście, ale chyba do końca nie jest rozwiązana sprawa parkowania i zostawiania tych hulajnóg, ponieważ mimo że nowe prawo mówi o tym, że należy je trzymać w miejscu wyznaczonym, to chyba to się nie zmieni, bo dalej będą te hulajnogi walały się po całym mieście, po całym centrum, po całym... No tak, to tutaj na wprost mam takie wrażenie, że to jest kwestia ucywilizowania naszego społeczeństwa w kwestii racjonalnego poczucia ogólnego porządku, tak, którego no nie mamy. Ja przez cały czas zawsze to powtarzam i będę powtarzał, żeby nas ewolucyjnie, jeżeli chodzi o takie nawyki związane z utrzymywaniem czystości wokół siebie, to jeszcze sporo czasu musi minąć, kiedy po prostu nauczymy się odpowiedzialności właśnie za to, żeby no nie wywalać dookoła śmieci, tak, żeby nie podrzucać komuś drugiemu, żeby segregować dokładnie, żeby po prostu w racjonalny sposób świadczyć no nie tylko o sobie, ale żeby myśleć o innych też, tak? W sposób odpowiedzialny myśleć o innych, a nie myślenie o innych, no to jest taka domena, która jest nie tylko spotykana w społeczeństwie, tutaj nie możemy mówić o większości, bo po prostu są wybrane jednostki. No niestety kwestia myślenia perspektywicznego, tak, poczucia obowiązku, myślenia o innych, no to są takie rzeczy, z którymi się między innymi borykamy, z brakiem tego, jeżeli ale chodzi o nasze władze miejskie. Tak. Ale myślisz, że kwestia właśnie samych tych hulajnóg, ona będzie do ogarnięcia przez miasto, czy to znowu będą jakieś puste slogany, a życie będzie biegło swoją jakby drogą i nic się nie zmieni? No bo to jest kłopot, tak. Bo nie mamy MEWO, ludzie korzystają z tych hulajnóg naprawdę bardzo mocno i właściwie te firmy wyczuły też biznes tutaj i jest ich coraz więcej, chyba są teraz 4 czy 5 nawet takich firm. I to miasto zaczyna być zaśmiecane przez te hulajnogi, te właściwie pojazdy, które no wszędzie się wciskają, wszędzie są pozostawiane. I te regulacje mają to uporządkować, ale
osobiście uważam, że to się nie udaje. Nie udaje. No tak, trudno jest mi odnieść się, Andrzeju, do tej kwestii. Naprawdę, ja bym powiem tobie wprost, ja nie uważam, że tu jest problem. Ja uważam, że problem jest zupełnie gdzie indziej. To jest dla mnie kwestia świadomości użytkowników bardziej i poczucia po prostu poczucia, to nie jest kwestia empatii. Odpowiedzialności? Tylko to jest kwestia poczucia odpowiedzialności użytkowników i być może, nie wiem, gdyby miasto się zdecydowało na to, żeby wprowadzić jakieś kary, gdyby tak za pozostawianie. To może jesteśmy w stanie określić użytkownika. Może zachęcić trzeba. Dajmy na to w taki sposób, że jeśli zostawisz ją gdzieś tam, no to masz pełną stawkę za wypożyczenie takiej hulajnogi, a jak odstawisz ją w miejsce świetny parkowania, o, to, jest to nagle pomysł, dostajesz bonus, czyli na przykład, nie wiem, 20% więcej, czy tam jeszcze więcej. Tak, najbardziej przykre w takim momencie jest to, że my o tym rozmawiamy tutaj, a nikt na to nie wpadł. No, ale miejmy nadzieję... też miasto chyba nie rozmawia na ten temat. Raz chyba rozmawiało, tam połóż hulajnogę na ziemi, no i na tym się zakończyło, jakiś spot był reklamowy nawet. Serdeczny. Bardzo serdeczny był, przez serdeczną firmę wyprodukowany. Bo my cały czas o tym mówiliśmy i dążyliśmy do tego, żeby nie zostawiać tych hulajnóg na środku, bo to przeszkadza wszystkim to przeszkadza, więc jeżeli nie wiesz, gdzie zostawić hulajnogę, to zawsze lepiej na boku. Dokładnie. Zostawiaj ją po prostu lepiej na boku. 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 No tak. Słuchaj, ale porozmawiajmy chyba o najważniejszym, bo w Gdańsku ogólnie się w tym tygodniu mało rzeczy działo. To jest miasto prowincjonalne, jak się okazuje, nie ma żadnych afer większych, bo miasto jest jedną wielką aferą. Tak buduje nam się fabryka ogniw. No tak, a tak wszyscy zachwyceni byli, że jest fabryka ogniw. No oczywiście, no z jednej strony bardzo fajnie, bo... Bardzo ekologiczne wydarzenie. Ekologiczne wydarzenie, no ale też ludzie jakieś zatrudnienie dostaną. Nie no świetnie, to są podatki, tak, i ten, ale myślę, że... Ale dwa razy się o tym chyba już wszyscy chwalili, w 2019 roku. Jeszcze prezydent Adamowicz, jak żył, chwalił się tą inwestycją, w związku z czym to już było wcześniej. I w tej chwili się pochwaliła pani Aleksandra Wolkiewicz i pan Borawski się pochwalił, wszyscy się pochwalili. Być może, że to oni zbudowali tę fabrykę. Tak, pani prezydent nawet przypomniała nam o tym, że te ogniwa są ekologiczne, co świadczy jeden z postów, który zamieściła w tym roku, że to jest powiązane stricte z ekologią. A tak chyba do końca też nie. No nie wiadomo, co będzie z tymi bateriami, kiedy się je zużyje. Miasto Paryż ma już problem, tak? Miasto Paryż już w ciągu ostatnich dni mieliśmy okazję zobaczyć takie dość głośne zdjęcia spod Paryża, gdzie są cmentarzyska aut elektrycznych, z którymi no nie wiadomo, co zrobić ze względu na ogniwa. Ale nie wiadomo, czy są akumulatory w środku. No właśnie są. Właśnie dlatego no nie wiadomo, co z nimi zrobić. A to właśnie. No to jest kłopot. No. Tak czy inaczej, nasze miasto będzie jeszcze bardziej ekologiczne według słów naszej pani prezydent. No oczywiście. Kołtem trzeba zrobić miejsca na hulajnogi, dlatego trzeba powycinać trochę drzew. Ja chcę dobić do końca i takim ostatnim tematem jest właśnie twój tryptyk. Pierwszą część oglądaliśmy bodajże, to był grudzień czy styczeń? Tak, grudzień. W grudniu. Grudzień, styczeń. I potem powtórka była w styczniu. I nazywał się Mała Sycylia. Zresztą też wtedy byłeś u nas w Remanencie, już po emisji pierwszej części. Mieliśmy bardzo ładną bitmapę Sycylii. Teraz mamy herb Gdańska, ale bez lwów dzisiaj. Może kiedyś się dorobimy ich. I druga część tego twojego tryptyku nazywa się Miasto Deweloperów? Republika Deweloperów. Oczywiście, Republika. Republika Deweloperów. Coś mógłbyś powiedzieć o tym filmie? Ja wiem, że tam obowiązuje ciebie tajemnica przed emisją, ale no, troszkę możesz chyba zdradzić. No tak, no w drugiej części pojawia się o wiele więcej szczegółów dotyczących rzeczy, o których nikt do tej pory nie wiedział.
co rodzi też taką konsekwencję, że powstały wnioski do prokuratury, w których składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez miasto. Ale aż tak? Tak. I tutaj... To jest jeden wniosek, czy jak? Nie, jest więcej tych wniosków. Aha. I dotyczyło różnych spraw, w związku z czym tak to wygląda. Mamy nadzieję, że organy ścigania skupią się na wydobyciu całej prawdy i określą wszelkiego rodzaju okoliczności, które miały miejsce, jeżeli chodzi o... Ale to związane, ja się tak będę trochę ciągnął za język, to jest w związku z deweloperką jako taką? W związku z rozwojem miasta, tak? I różnego rodzaju dziwnych historii, które miały w ramach jego rozwoju się dziać przez lata. Ostatnie, nie tylko ostatnie, bo część historii się już na pewno przedawniła. Mhm. Ale część historii się na pewno nie przedawniła i dotyczy osób, które nadal pełnią funkcje w mieście. I myślę, że dzięki temu filmowi będziemy się mogli dowiedzieć czegoś więcej i wskazać miejsca, w których należy wykonać pełny remanent. Pełen remanent, nie tylko taki tygodnia. Nie tylko tygodnia. No, mieliśmy nadzieję, że przyniesiesz chociaż kawałek tego filmu, ale ja rozumiem. To jest kwestia taka, że no nie można puszczać na razie nawet fragmentów, tak. Dopóki wszystkie sprawy nie będą do końca załatwione i będzie ustalona data emisji. A mniej więcej kiedy to się może wydarzyć? Czekam bardzo mocno. Tak, jestem osobą, która jest najbardziej zainteresowana tym, żeby... Film jest zmontowany. Tak, film oczekuje w tej chwili jakby na... Na okienko emisyjne, dokładnie. Bardzo możliwe, że to będzie w przyszłym tygodniu. Myślisz, że druga część będzie mocniejsza od pierwszej? Tak. Bo pierwsza część to jest liźnięcie tematu chyba. Nie, to jest tło, to jest tło. Ja przy okazji pierwszej części wcale moim zamysłem nie było, żeby tutaj odsłaniać jakieś kulisy niesamowitych afer, tylko żeby wskazać na tło, dlaczego przez 25 lat żyjemy w miejscu, które jest zarządzane przez to samo środowisko. Całe pokolenie prawie się wychowało na to. Tak. Ono się świetnie reprodukuje przez cały czas. Uh-huh. Tak? To jest opcja, która się reprodukuje. I wskazywałem właśnie tam na różnego rodzaju mechanizmy, które jakby umożliwiały powstanie pewnego układu, który jest nazywany różnie, tak? Raz Małą Sycylią. Z układem trójmiejskim, tak, układ gdański, układ trójmiejski, a tak naprawdę we wszystkich tych definicjach się znajduje troszeczkę prawdy i trzeba było na początku nakreślić, jak do tego wszystkiego doszło. Początek Republiki Deweloperów jakby kontynuuje przez chwilę jeszcze, ale już z większymi konkretami. Już padają pewnego rodzaju pewne nazwiska na wprost, tak, które odpowiadały i które odpowiadają do dzisiaj za kreowanie rzeczywistości, jeżeli chodzi o rozwój miasta i o wszystkie kwestie, które nas dotyczą jako mieszkańców, tak? Czyli kwestie powodzi, kwestie gospodarowania terenami, tak, które są przeznaczone dla deweloperów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na pewno część osób będzie pamiętało kilka zdarzeń, które są opisywane, ale na pewno nie z takimi szczegółami, do których nam się udało dotrzeć jako pierwszym, tak? Bo co jest bardzo istotne w tym filmie, jest kilka takich rzeczy, o których na pewno ludzie wcześniej nie słyszeli. Chciałbym życzyć sobie i tobie i wszystkim mieszkańcom Gdańska, aby ten film jak najszybciej się pokazał w telewizji. On będzie prawdopodobnie w TVP 1. 1, tak? Tak. I myślę, że będą też powtórki. Też mam nadzieję. Krzysztofie, dziękuję ci za już drugą wizytę u nas i obiecane programy tematyczne chyba sobie pociągniemy w kolejnych terminach. Czekam zniecierpliwiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Państwu.